Bart to jest taki facet, który osobiście wychodzi na scenę i śpiewa własne teksty do własnej muzyki i ma coś do powiedzenia. Wspomniana definicja nie pojawiła się w tym miejscu przypadkowo. Tak się szczęśliwie złożyło, że tegoroczna wiosna obudziła do życia świat roślin, ale i bardów. Szczęśliwie dla legionowskich miłośników dobrej muzyki, którzy w weekend mogli posłuchać doborowego zestawu mistrzów piosenki autorskiej. W sobotę i niedzielę wystąpili w ratuszu Jarosław Chojnacki, Zenek Durka, Marek Gałązka, Tymon Tymański, Paweł Aldaron Czekalski oraz zespół No Name Natalia. Takiej obfitości bardów dotąd w mieście nie było. Takiej ich rozmaitości również. Nie staraliśmy się zrobić jednorodnego koncertu. Wyszedł więc różnorodny. Po raz pierwszy od kilku lat za fortepianem usiadł m.in. zajmujący się posłowaniem Zenon Durka. Na tę okoliczność Zenek. Dzień coraz krótszy. Niedługo zaczną się deszcze. Drzwi szeroko otwarte. Czekały na ciebie. To jest to, co się dzieje we mnie od czasów liceum, a może trochę wcześniej. Piosenki do tekstów poetów, których sobie wybieram. Uważam, że to są dobre teksty. I niezła muzyka, a to zdaniem posła w medialnej codzienności jest rzadkością. Większość społeczeństwa niestety ma mózg preparowany przez najgorszy chłam muzyczny, gdzie się liczy tylko i wyłącznie byle show. Blichtr, gdzie głosy są ustawiane elektronicznie. W Legionowie nic takiego nie miało oczywiście miejsca. Pod dostatkiem było za to wyrażanych poprzez piosenki uczuć i emocji. O tym, że nie zawsze muszą one być emitowane przez samotnego artystę z gitarą, przekonywał publiczność Tymon Tymański. Znany z wielu muzycznych wcieleń klasycznym bardem nie był i pewnie nigdy nie będzie. To nie jest moja formuła, powiedzmy szczerze, aczkolwiek pewne rzeczy typu tam jakiś Kaczmarski, taki ten bardziej zaangażowany, taki bardziej krwisty, czy właśnie czy Stachura z tego okresu takiego właśnie najbardziej chyba hipisowskiego, nie jest mi daleki do końca. To jest muzyka, której ja może nie słuchałem w tym czasie, aczkolwiek na przykład jestem fanem Coena, fanem Dylana, gdzieś tam mogę odnaleźć pewną nutę taką osobistą. Legionowska wiosna bardów potwierdziła, że niezależnie od popowego mainstreamu istnieje zapotrzebowanie na twórczość zupełnie innego rodzaju, taką poruszającą nie tylko ciało, ale przede wszystkim serce. I wciąż są specjaliści, którzy takie wrażenia potrafią publiczności zapewnić.